jedną z istotniejszych chyba spraw podczas obrad sejmiku naszego województwa w poniedziałek. Otóż Klub Radny PiS-u, 9 osób złożył wniosek o odwołanie marszałka województwa podlaskiego, a co za tym idzie całego zarządu, ponieważ tak to jest zapisane w ustawie o samorządzie wojewódzkim i w naszym też statucie. Podpisało się pod tym 9 osób, tylko i wyłącznie radni Prawa i Sprawiedliwości mają prawo korzystać z tego, natomiast proszę Państwa, argumentacja dołączona do tego wniosku no, budzi poważny niepokój, ponieważ nie jest to argumentacja, która ma jakiekolwiek uzasadnienie, podłoże merytoryczne, a wygląda raczej na to, że jest to czyste warcholstwo polityczne. Przypomnę Państwu, że 13 miesięcy temu, składając wniosek o odwołanie marszałka Piątkowskiego, działałem w warunkach, kiedy pan marszałek Piątkowski autentycznie stracił większość w sejmiku, ponieważ dysponowaliśmy wówczas 16 podpisami radnych. Działaliśmy w warunkach, kiedy zarząd województwa pracował w składzie 3-osobowym, bez jakiejkolwiek możliwości uzupełnienia tego składu, ponieważ marszałek nie był w stanie uzupełnić składu zarządu po tym, jak odszedł do parlamentu pan radny Kamiński. A mówię w składzie 3-osobowym, dlatego że inny członek zarządu został pozbawiony kompetencji, a zatem zarząd województwa pracował tylko i wyłącznie w składzie 3-osobowym. Powiem wprost, w sytuacji takiej, gdzie Prawo i Sprawiedliwość zawłaszczyło całą władzę województwa, ponieważ był to pan marszałek Piątkowski, pan Karol Tylenda i pan Marek Olbryś. Tak widzieli wówczas funkcjonowanie naszego województwa, tak widzieli demokrację w naszym systemie. Dzisiaj, proszę Państwa, podnoszone są dosyć mało istotne w mojej ocenie zarzuty dotyczące upolitycznienia urzędu, rozrostu administracji, braku koncepcji funkcjonowania, źle zarządzanego urzędu, bądź też niewłaściwie prowadzonych prac przy budowie lotniska regionalnego. Proszę Państwa, trudno sobie wyobrazić większe upartyjnienie i upolitycznienie urzędu niż przy poprzedniej ekipie. I tak naprawdę to aż nie chce mi się tego przypominać, jak wyglądało wyłanianie wówczas zarządu, kiedy na salę obrad sejmiku wyszli radni z samoobrony, będąc przekonani, że są jeszcze w koalicji. Okazało się zupełnie inaczej. Chcę Państwu powiedzieć, że ja nie preferuję polityki opartej na przekazywaniu współpracownikom nieprawdy, na oszustwie. Biorę tutaj na świadka siedzącego obok mnie, myśmy się nie umawiali na tą konferencję, ale to jest wicemarszałek z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Nie ma, proszę Państwa, między nami różnic w najistotniejszych sprawach dotyczących naszego województwa. 99% spraw podejmujemy zgodnie, głosując na zarządzie. Mowa o tym, że urząd jest upolityczniony, nie ma tu żadnego uzasadnienia, ponieważ to autentycznie zarząd podejmuje te decyzje, w którym, mówię Państwu wprost, mimo że Platforma ma marszałka, to jest tam w mniejszości, ponieważ mamy dwóch przedstawicieli, a marszałek ma tylko jeden głos. Także proszę sobie sami odpowiedzieć na pytanie, jak wygląda to upolitycznienie. Jeżeli mówimy już o politycznych decyzjach, to ja przypomnę tylko działania poprzedników dotyczące, powiedzmy, referendum w sprawie obwodnicy Augustowa, bądź też głośna sprawa w Białymstoku, zmiana nazwy teatru. Czy były to działania potrzebne i do czego one w efekcie doprowadziły? Jeżeli chodzi o rozrost administracji, odpowiedź jest prosta, proszę Państwa. W planach etatów na rok bieżący jesteśmy na 5. miejscu od końca wśród urzędów marszałkowskich pod względem ilości planowanych do zatrudnienia osób, co wcale nie znaczy, że my musimy te osoby zatrudnić. A więc nie mówmy, tutaj ten zarzut jest całkowicie nieprawdziwy. Jeżeli chodzi o lotnisko regionalne, proszę Państwa, trudno również się do tego odnosić, ponieważ poprzedni zarząd kierowany przez pana Piątkowskiego nie zrobił w sprawie lotniska zupełnie nic. Bo o ile
Mogę powiedzieć, że zarząd kierowany przez pana Krzyżewskiego próbował i starał się coś robić. Pan Piątkowski nie zrobił zupełnie.